Witajcie, jestem Heavy, witam na kolejnym odcinku z naszej serii z Wiedźmina pierwszego edycji rozszerzonej. Jakiś chłopiec nas Co zaczepił. chcesz, chłopcze? No pan Chnabadli, a pan wiele rad wołał, że teraz przydałby się Wiedźmin. O czym ty mówisz, chłopcze? W ziemi handlowej! Proszę iść za mną, panie Geralcie! Okej. Nie wiem, trzeba mi iść za nim. Ale no dobra, pójdę za nim. Ale każdy. I od razu chciałbym was przeprosić za poprzedni odcinek, który no, nie miał dźwięków z gry. Jest to bardzo głupia sprawa. Widać, że ta choroba już mi się rzuciła na mózg. Zapomniałem wyłączyć głośników. I gra jakby OBS przechwytywał dźwięki z gry od głośników. A na głośnikach, jak wiecie, nic mi się nie pokazywało. Znaczy nic mi nie leciało, oczywiście. W słuchawkach wszystko normalnie słyszałem, tylko że jak mówię, dźwięk był przekazywany do O nie, niech to leci dalej, dobra. Gdzie jest ten chłopiec? Powinnam być teraz na dworze. Dobra, mniejsza od tego dzieciaka. Gdzie jest ten bank? Tam. Ja bym sobie to zaznaczył może. Złoto dla zuchwałych. Okej. No właśnie, idę sobie. No i nie wyłączyłem tego całego, tych całych głośników i, znaczy, nie w dźwiękach, w komputerze po prostu nie wyłączyłem głośników i tak to się właśnie skończyło. Wracajcie do domów. Potrzebujemy wsparcia. Mamy tu chędożony napad na bank. Dziwne. Siegfried nie przepuściłby takiej okazji. Całe szczęście, że jesteś, Geralt. Potrzebujemy pomocy. Dobrze uzbrojone komando zajęło bank. Mają zakładników. Poczekajmy na Siegfrieda. Zdaje się, że już nadchodzi. W samą porę. Przepraszam za spóźnienie. Organizowałem grupę uderzeniową. Witaj, Siegfriedzie. Idziemy negocjować? Na wieczny ogień. Najwyższa pora. Jak dostaniemy się do środka? Kiedy wszyscy czekali na ciebie, zorganizowałem klucz do ratusza. Możemy ich zajść od tyłu. Mieliśmy negocjować. Wolę negocjować bez strzały w oku, Wiedźminie. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Jestem gotowy. Wejdzie? Tak. Nie jest dobrze. No nie jest, jest napad na bank. Kolego, jakbyś nie zauważył. Tam rycerze. Widziałeś kiedyś rycerza walczącego? No to jesteśmy. Do ataku! To prawda, że chcesz negocjować, Dwan? W imię płonącej róży! Mieliśmy negocjować. Negocjować? Z terrorystami? Nigdy. Bledy Dwan. Masz rację. Do ataku! W imię płonącej róży! Zabiję cię, włochata małpo! O! Dosyć. Czekaj, synek, bo ja tu chcę kasę. Dobra, idziemy. Bo mi powybija wszystkich. Nie brakuje mi dużo do... Wiedźminie, nie ma możliwości współistnienia, koegzystencji.
przez setki lat nie zdołaliśmy się dogadać. Jest coraz gorzej. Ilość przelanej krwi jest zbyt duża, by dało się zapomnieć, wybaczyć. Tu chodzi o przetrwanie. Musisz zrozumieć, są tylko dwa wyjścia. My albo oni. Siegfriedzie. Biegnij do skarbca. Musisz dorwać ich przywódcę. Ale... Szybko, nim będzie za późno. Okej. Okej, zwykły spadł. No nie walczę już przecież. Zabijałeś. Zabijałeś naszych. Co ci to daje? Iwin, ochłoń. Masz jeszcze wybór. Nie, Dwan. Podnosząc na nas miecz, dokonałeś go za mnie. Brać go! Dobrze, że nie ma zabezpieczenia. Podjąłeś właściwą decyzję. Zakon Płonącej Róży będzie ci wdzięczny. Siegfried? Co tutaj robisz? Nie powinieneś. Wieczny ogień dodał mi sił. Goni je wina, ucieka do kanałów. Kurwiłeś mnie. Chciałem iść? Ja, zostałeś sam, przyjacielu. Oczywiście musiałem sam ich rozwalić, bo Siegfried sobie padł. Prowadzi mnie wieczny ogień. Powinniśmy się pośpieszyć. Nie, nie w tę stronę. Alp. Alp to jest wampir. To jest Alp. Ale na tego nie ma miejsca. Co tą wodę księżycową wydupcu? No. Okej. Okay. Łybcie zostaw. Okej, okay, dobra. Zabiliśmy Alpa. Co napisze tego? Aha, ja już wiem dlaczego ja... Ja tak mało biłem temu Alpowi.
Bo ja walczyłem z tym mieczem na ludzi. Wygląda na to, że udało mu się ale zdołaliśmy obronić bank. Tylko dzięki twojej pomocy. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Możesz mi pomóc w rozprawieniu się z Salamandrą. Świetny pomysł. Tylko jak? Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak zniszczyć tę organizację. Nie wciągasz mnie, aby w jakieś polityczne intrygi? Zygfrydzie, tyle razem przeszliśmy. Zaufałeś mi w banku. Masz rację. Chciałbym poznać szczegóły. Dokarczmy nowy Narakord. Przychodzą wieczorami tłumy ludzi. Spotkajmy się tam. Pojawię się niezawodnie. Czekaj na nasz sygnał. Okej. Najbardziej szczątki interesowały. Co oni tyle kasy mają? To ja idę ich jeszcze przeszukać. Jak oni tyle kasy mają? Są to jeszcze te szczątki? No, Rachel. Nie będzie ten rubin. Woda księżycowa, ten nie. 700 tylko jeszcze. 700. Siedemset. Dobra. Teraz tutaj. Może, że to są tylko utopce. Ale za nich już nie dostajemy tyle expów. Jeden. Jeden PD. To nie jest dużo. Jest wręcz bardzo mało, ale. W sumie to jest nic. Niczym pół litra na dwóch. Śmieszne żarciki. Dobra, więc teraz muszę iść do tego banku Vivaldi. Może nie udało się dorwać tego. Wiedźmin, co tam się działo w środku? Słyszałem odgłosy walki. Już po kłopocie, wszyscy martwi. No, prawie. Prawie? Niestety ich przywódca uciekł. Znajdziemy go. Wiedźminie, uważam, że należy ci się order. Co? No ja myślałem, że dostaniemy. No to do Triss jeszcze. Idziemy. Co widzisz? Co widzisz? Powiedz mi. A, jesteś na służbie, przyjacielu, nie możesz. Dobra, Alvin, co mi powiesz tym razem? Chcesz coś słodkiego? Urwiemy się kiedyś i pogramy. Nie roz... Okej. Świetnie. Spotkanie z Loivardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w Wyzinie. Aha. I dobrze się przygotuj. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. No dobra. Dobrze. Przyjdę.
To się prześpię. Nowe talenty odblokowano. 4T, 4T. Igni może weźmiemy. A, to takie tutaj nic. Wytrzymałość. Okej. Wytrzymałość się opłaca robić. Znaczy iść. A, jaskółka. Robię to, żeby po prostu pomarnować trochę tych. Zrób jeszcze jednego kota. Dobra, starczy. Tris powiedziała, że... Jaka szopka? Nie umiem posługiwać się mocą i zniszczyłem szopkę. Musisz się nauczyć kontrolować moc. Okej. Idziemy do Carmen teraz. Chciałem to zakończyć. Nie wiem, czy będziemy jeszcze wracać na bagna. Szczerze mówiąc, niespecjalnie mi się chce. Czekaj, czy tędy. No i nie pyski, bo w pysk dostaniesz. I się skończy. Takie pyskowanie. Zakończę przynajmniej to zadanie. To zadanie właśnie z... z Carmen. I sobie pójdźmy. Gdzieś indziej. Zakończyć ten rozdział, bo to już raczej będziemy kończyli. Vincent Mace. No cóż. Szybciutko do Carmen. W sumie ten to chyba będzie szybko. Dobra, w sumie bez różnicy. Nie jestem bardzo niezdecydowanym człowiekiem. Wy co? Wiesz, że podobno w dzielnicy nie ludzi znów są jakieś pogromy. No jak zwykle, jak zwykle. Nudzę się. Ja zawsze, tam gdzie ja idę, tam są kłopoty. Tak. Jak? Koszula z blekotu pomogła na likantropie? Nie, to było straszne. Przemiana nastąpiła, jak tylko księżyc pojawił się na niebie. Vincent podarł koszulę i gdzieś uciekł. Nie rozpaczaj, Carmen. Może inny sposób będzie bardziej skuteczny. Tak? Bywaj. Okej. Idziemy do Vincenta porozmawiać. Przejdziemy już tędy. Żeby było szybciej. Gdzie on jest? Tu jest. Witam. Są, już się tym nie zajmuję. Bywaj. Aha. No to nie pamiętam, jak to dalej robić. Dobra, leję to chyba. Skupmy się na głównej linii fabularnej. Na tym, co najważniejsze. O Jezus Maria. Umrę. W ogóle tak sobie zdałem sprawę, chyba już o tym mówiłem. Że jak ja teraz tak nagrywam na zapas, w razie jakbym właśnie nie mógł nagrywać, umarłbym.
To jest takie trochę przerażające, wiecie, oglądacie niby youtubera, który już nie żyje, niby nic szczególnego, ale mówi do was tak jakby nagrywał to w ten sam dzień. Skąd wie? Jestem czarodziejką. Aha, dobra. Pamiętasz? A ty myślisz tak głośno, że mimowolnie odczytuję twoje myśli. What? Okej, okay, do nowego narakortu. Nowy narakort. Dokarczmy po prostu. Oj, tam potop od razu. Zbrojmistrz. Porozmawiajmy z nim. Cóż? Założę się, że przysłała cię gildia. Nikt mnie nie przysłał. Wybacz. Wyrzucili mnie z placu targowego, bo nie chciałem przystąpić do cechu. Widząc uzbrojonego człowieka, który zmierza w moją stronę, sądziłem, że teraz chcą mnie usunąć z miasta siłą. Nic nie poradzę na to, że wyglądam na najemnego zbira. Ale zapewniam cię, że przyszedłem rzucić okiem na twoje towary. Przepraszam. A, 5000. Ile one są warte? No nie są za dużo warte, żeby je sprzedawać. W sensie nie tyle, żeby sprzedać, nie? No cóż. No cóż. Mówi się trudno i żyje się dalej. Geralt, jesteś w niebezpieczeństwie. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. Nie mogę. Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. Zatem stawię im czoło. Uciekaj. Zwariowałeś? Wiedziałem, że nie uciekniesz. Nawet na to liczyłem. Nie daj się zabić, Geralt. Ty też, wilkołaku. Walczysz z wilkołakiem? No proszę. Nasza zasadzka udała się podwójnie. Nie do końca. Niespodzianka. Graj, muzyko. Normalnie to on by... Normalnie to on by walczył w normalnej postaci, jakby udało mi się go wyleczyć z tej lykantropii. No. Świat się zmienia. Pojawiły się nowe potwory, znacznie groźniejsze. Fisterch, niewolnictwo, bezkarność bandytów. Wilkołak nie jest już wrogiem gatunku ludzkiego, czającym się w mroku złem. Jest nocnym mścicielem, stróżem ładu. Świat się zmienia. Poza tym Vincent to porządny wilkołak. Okej. Okay. Macie jakąś kasę? A takie drobniaki to mnie nie interesują. Nadchodzi. Czekaliśmy na ciebie, Wiedźminie. Martwiłam się o ciebie. Ustaliliście już coś? Ponoć zakon płonącej róży jest skłonny współpracować. Oczywiście. Raz na zawsze wyplenimy zło z wyzimy. Co prawda w samym zakonie można zauważyć pewne niezgodności, no ale... Niezgodności? Zmieńmy temat. Podobno mamy się gdzieś magicznie przenieść. Pomińmy szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Zygfryda do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału zakonu. Kiedy? W zasadzie już tylko to musimy ustalić. Cisza. Słyszę kroki. Czyżby ktoś mnie śledził?
Drzwi są zamknięte. Otwierać! W imię króla Foltesta i płonącej róży! To Devet, sprzedajny zakonnik, zakała naszej profesji. Śledził mnie łajdak. No, to mamy problem. Siegfriedzie! Wiem dobrze, że gadasz z wiedźmą! Jesteś skończony! Na honor. Triss, czy zdołasz nas teraz przenieść? Teraz? Co za kretyński pomysł. To może być jedyna szansa. Alk Imbaga Hara! Znałem takiego rycerza, który po teleportacji wypłynął ze zbroi jak gotowane flaczki. Liczę do trzech! Jesteś skończony, Siegfriedzie! Flaczki? Może jednak... Dark Ambra der Hadrean! No i nas przeniosła. Do bazy Salamandry. Gdzie do cholery jestem? Muszę powiedzieć pani czarodziejce, że tym razem nieco przesadziła. Tak, od razu wiecie co, ja bym się napił tak. Gromu. I powinienem mieć tu jeszcze jaskółkę. Z drugiej strony może to dobrze, że nie trafiłem na środek jakiejś sali. Okej, okay, czyli jak ja tam iść? Ani tu, ani tu nie przejdę. Chyba, że w to mam piznąć. Wróg w bazie, ja tu się pizgam z nimi. Ale oni stoją i czekają, no dobra. Daj mi pochodnie. Co to jest? Okej, okay, srebrny sygnet może być. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Wiecie co? Ja bym sobie jeszcze... ten miecz trochę wyostrzył. W sumie ten też mogę. Okej. Okay. Mek Salamandry. Wiedźminie, nie ma czasu do stracenia. Siegfried, a więc jednak. Nie ma czasu. Musimy otworzyć bramę i wpuścić mój oddział. Co z Triss? Uciekła. Musiała się teleportować. Ale wcześniej rzuciła na ciebie tarczę Alzura. Tarczę Alzura? Jakieś potężne zaklęcie. Znaję z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Dziwne. Nie przypominam sobie, żebym jej dawał tę księgę. Wiedźminie, mój oddział stoi już w pogotowiu. W pojedynkę nie przejmiesz całej bazy Salamandry. Jakieś pomysły? Salamandry używają przeklętej elfiej magii, by wchodzić do swojej bazy. Magicznego portalu. Możemy go użyć? Czarodziejka powiedziała, że można go uruchomić jakimś magicznym kamieniem. Jest coś takiego w jaskini. Po prawej. Kurwo!
Okej, coś z Ifryta mogę? Jak to plazmę. Okej. Nie potrzebuję tego. Dobra, to idziemy do Azara i magistra. Biały wilk, spodziewaliśmy się ciebie. Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze, załatwimy całą sprawę za jednym zamachem. Ha, przyznaję, nie doceniłem cię na bagnach, jednak teraz sytuacja się zmieniła. Niczym mnie nie zaskoczysz. Widzę ponadto, że ludzie są gotowi iść za tobą w ogień, a wśród nich sam Siegfried z Danel. Wszystko układa się zgodnie z wielkim planem. Jeśli wykażesz się mądrością i odrzucisz głupie sentymenty, będziesz mógł zobaczyć jego realizację. A jeśli odmówię, nie wykażę się mądrością. Bo widzisz, jestem wiedźminem, typem raczej prostym i bardzo sentymentalnym. Nie rozśmieszaj mnie, Geralt. Prostota pasuje do ciebie jak pięść do nosa, a sentymenty jeszcze mniej. Nie odmówisz. Jesteś na to za bystry. Zresztą kogo chcesz bronić? Foltesta. Monarchę, który ma więcej grzechów na sumieniu niż magister trudnych słów na podorędziu? Wiesz przecież, że Foltest zrobił dziecko własnej siostrze, a potem pozwalał, by nieumarły potwór zjadał poddanych przez kilka lat. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilfgaardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierze. Prości ludzie umierają tam z głodu do dzisiaj. Sam powiedz, warto za niego walczyć. Do czego zmierzasz, Javed? Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie Foltest, to kto? Loża czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Powiem ci tylko, że wywarły spory wpływ na ostateczny kształt traktatów powojennych. Przesiedlenia, deportacje, nierozwiązana sprawa Skojatel to tylko niektóre z ich dokonań. Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej, przełomowej puenty. Salamandra nie jest zła, nie bardziej niż to konieczne. Nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady. Dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Jak nazwiesz ten chory twór? Przyszłością, Wiedźminie. Ewolucją lub, jeśli wolisz, przeznaczeniem. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny. Bo widzisz, mam wżyć taką przyszłość. Wolę walczyć z tym koszmarem, nawet jeśli walka jest beznadziejna. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz giń. Ja cię pierdolę, tarcza Artura. Magister, zajmij się nim. Nie mam przeciwzaklęcia. Czyżbym... Na bagnach Javed nie wytrzymał nerwowo. Mógł mnie wykończyć i zabrać Księgę Zaklęć. Ale zmiękł i uciekł. Tarcza Al'Zura zadziałała doskonale. Javed zwiał, ale zostawił magistra. Następnym razem nie ucieknie. No cóż. Geralt, nic ci nie jest? Siegfried, co się stało? Dostałeś i to mocno. Jak widzę, czarodziejka rzuciła na ciebie jakieś ochronne zaklęcie. Tak, tarczę Al'Zura.
Magister gdzieś zwiał. Nie możemy się przebić przez tę barierę. Sam się nim zajmę. Okej. Więc idziemy zabić... Szkółka gram, dobra. Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnię ci jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Błędem. Nie pierdol, magister. Odpowiedz mi zatem na jedno pytanie. Dlaczego za wszelką cenę nie chcesz dopuścić do stworzenia nowych Wiedźminów? To proste. Wbrew temu, co o was mówią, czujesz, że nie ma dla ciebie miejsca w tym świecie. Swoje istnienie zawdzięczasz koniunkcji sfer, podobnie jak relikty pokoniunkcyjne, które eliminujesz z takim zapałem. Wiesz, na czym polegał błąd twoich stwórców? Oświeć mnie. Chętnie. Nie pozbawili was emocji. Mutacja nie udała się w pełni. Mieliście jeździć po świecie i zabijać potwory, a nie decydować, filozofować, okazywać wątpliwości. Straciliście skuteczność. Obaj o tym wiemy. A więc zabijecie nieskuteczny, pełen wątpliwości błąd historii. To źle świadczy również o tobie. Ale dość gadania. Graj, muzyko. Okay. Zwyciężyłeś. Możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby. Osiągnąłeś cel. Okaż łaskę pokonanym. Zawsze warto spróbować. Jednak odbijacie pociski w locie. Nie, tak troszeczkę odbijamy. Tutaj chyba musimy... Musimy dosłownie mówiąc pieprzać. Otwory? Spróbuję. Ale... Troszeczkę w złym miejscu to zrobiłem. Troszeczkę. Okej, to pomijamy. To bierzemy. Magister nie żyje.
Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. Może uda się zasypać całą jaskinię. Bestia na pewno tego nie przeżyje. Jeśli szybko nie wydostanę się z tej jaskini, to cała baza Salamander runie mi na głowę. Warto sprawdzić, czy magister nie miał jakichś wartościowych informacji. Okej. A co to za żarłego? Pisk. Okej, przeczytajmy sobie to wszystko. Przygrażam prawdopodobnie, że z królewną Adną to zdziraz. Aha. Ja, kontrolowali. A, nie przejeżdżał, chłopak. Odmęty. Okej. Wytrzymałość. Okej. Mamy skrzynię jeszcze jakąś. To się stakują. Okej, gęsi smolec mnie nie interesuje. To ja mam być szczery. Grobla. Powinnam była wiedzieć, że domyślisz się, kto stoi za fałszerstwami królewskiej pieczęci. Źle cię oceniłam, widząc w tobie jedynie zabójcę potworów. Wiele zyskuję przy bliższym poznaniu. Czy jest szansa, że nie domyśliłeś się wszystkiego? Niestety wiem, że pod nieobecność ojca planowałeś zamach stanu i przejęcie władzy. Wiem też, że sprzymierzyłaś się w tym celu z Salamandrą. Nie zmieniłam planów i ty mi nie przeszkodzisz. Niniejszym skazuję cię na śmierć. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Wasza wysokość, Adda. Przykro mi, Geralt. Racja stanu nie chodzi do łóżka. Jeśli dobrze pamiętam, jako skazany mam prawo do ostatniego życzenia. Pocałuj mnie, wasza wysokość. Cóż za skandaliczna prośba. Ale ostatnie życzenie to uświęcony zwyczaj. Zgoda? Niedoczekanie twoje. Ktoś go teleportował. Zapłacą za to. Nie tak. Brzeg. Rozdział 4.
Widziałam, jak wypadłeś z tej dziwnej dziury w niebie. Sprytna z ciebie dziewczynka. Mama mówi, że jestem ciekawska i że wtykam nos w nie swoje sprawy. Pewnie coś w tym musi być. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Okej. Co to za miejsce? To brzeg. Mieszka tu rybak. Droga prowadzi do wsi Odmęty. Za wioską są pola. Jest tam bardzo ładnie. Jest też wyspa Rybit. Taka mała wysepka na jeziorze. Można się tam dostać tylko łódką. Faktycznie jesteś zorientowana. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Popytamy ją troszeczkę. Coś ciekawego dzieje się w okolicy? Alina, córka sołtysa, wychodzi za mąż i to jest jej partia. Mama mówi, że poleciała na kasę. No tak. Ona ma siostrę, Celinę. I mama mówi, Alina, Celina. Że ona świerzbi do tego Juliana, który jest narzeczonym Aliny i który mieszka w karczmie. A co to znaczy, że ją świerzbi? To znaczy, że bardzo lubi tego Juliana. Aha, już wszystko rozumiem. To jest tak. Juliana świerzbi do Aliny, Celinę do Juliana, a Alina lubi Adama i pieniądze Juliana. Ale głupi ci dorośli. Nie da się ukryć. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Zdawało mi się, że widziałem miasto. To podwodne miasto pradawnej rasy, pełne skarbów i potworów. Teraz mieszkają w nim ryboludzie. Trochę się ich boję, ale ten, co siedzi przy posągu pani, jest śmieszny. Można go spotkać tylko wtedy, jeśli innych ryboludzi nie ma w okolicy. Zaczynam się gubić. I są też elfy. Chorują i są biedne. Czasami zanoszę im ryby, jak królowi rybakowi się poszczęści i złowi trochę więcej. A na wyspie Rybit można spotkać panią jeziora. Jest najpiękniejsza, ładniejsza od Aliny. I też ją świerzbi. Całkiem się pogubiłem. Ale głupi ci dorośli. Jak wy możecie się nami zajmować, skoro nic nie rozumiecie i ciągle was świerzbi? Wiesz, kim jestem? Jesteś dziadkiem. Masz białe włosy, jak każdy dziadek. I jesteś brzydki, ale ja cię lubię. Całe szczęście. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. Okej. Na brzegu jest bezpiecznie? Tak. Chociaż czasami z wody wychodzą ci źli ryboludzie i przepędzają śmiesznego ryboludzia. Jak się pojawiają, to się chowam pod chatą rybaka i nikt mnie nie widzi. Sprytnie. Pewnie, że sprytnie. Do zobaczenia. Okej. Okay. Jak widzicie... Głupia zabawa. Dotarliśmy tutaj. Rozdział 4. Więc to było na tyle. Ja się będę z wami żegnał, więc jeśli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o co zapytać, jeżeli powiedzieliśmy, poprawić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał się spodoba, chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.